No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Jest to Q&A, a z tej strony Jamci to jest, czyli Grzechu 40. Już przechodzę do następnych waszych pytań, a prawdę mówiąc do poprzednich waszych pytań, dlatego że to zagadnienie już poruszałem na poprzednim klipie, ale po prostu widz zadał kilka pytań naraz, efektem czego na to konkretne nie zdążyłem do tej pory odpowiedzieć. Cytuję: podczas nagrywania serii z Metro Exodus wspomniałeś o programie Gwiezdnych Wojen Reagana, co wywołało kontrowersje wśród widzów. Proszę, opowiedz nam o tym więcej. No i nie widzę przeciwwskazań. Nie pamiętam, co dokładnie mówiłem. W każdym razie wydaje mi się, że widzowie głównie się oburzyli tym, iż powiedziałem, że USA wdrożyło projekt tzw. Gwiezdnych Wojen w okresie Zimnej Wojny. I choć większość ludzi uważa, że istniał on jedynie na papierze, to nie jest to do końca prawda. Teoretycznie nigdy nie wszedł on w 100% w życie. Nigdy nie udało się zrealizować w pełni założeń całego programu, ale fakty są takie, że on po prostu istniał. To nie była fikcja literacka i USA wydało na niego ponad 120 miliardów dolarów. No ale do rzeczy. Aby zrozumieć, czym były Gwiezdne Wojny, dlaczego je opracowywano, musimy omówić w pierwszej kolejności tak zwaną doktrynę Reagana, wprowadzoną w okresie Zimnej Wojny. Wiemy, że imperia wtedy ze sobą konkurowały, zastraszając się wzajemnie siłą. Zarówno armiami konwencjonalnymi, jak i potencjałem jądrowym. Przy czym nie był to wyścig zbrojeń prowadzony bez powodu, bowiem o ile Amerykanie realizowali w ten sposób tak zwaną politykę wyspy, a w efekcie prewencyjnego odstraszania nieprzyjaciół, o tyle ZSRR naprawdę miał w planach na pewnym etapie swojego rozwoju wdrożenie ogólnoświatowego konfliktu zbrojnego, który raz na zawsze rozstrzygnie, czy planeta zostanie pochłonięta i zdominowana komunizmem, czy też być może krwiożerczym kapitalizmem, lub, jak to mawiał sam Ronald Reagan, ludźmi, którzy czytają Marksa i Lenina oraz takimi, którzy rozumieją Marksa i Lenina, przy czym Reagan oczywiście uważał, że rozumieją ich jedynie kapitaliści i dlatego właśnie stronią od komunizmu. Zresztą człowiek ten był skarbnicą rewelacyjnych cytatów historycznych, na przykład: to nie Karol Marx uwolnił dzieci i kobiety z szybów węglowych Anglii. Uczyniły to silnik parowy i nowoczesna technika. W każdym razie, zimna wojna rzeczywiście była wojną. Wojną o strefy wpływów, wojną propagandową, wojną gospodarczą, wojną szpiegowską, wojną kosmiczną i wojną konwencjonalną zobrazowaną poprzez konflikt kubański, wojnę w Afganistanie, w Korei, w Wietnamie itd., itd. Słowem, cały świat się gotował jak w kotle i przygotowywał jednocześnie na wielką zmasowaną apokalipsę według świętego Jana. My jednak mówimy o środkowym okresie zimnej wojny, o czasach panowania takich dyktatorów jak Nikita Sirgiewicz, Chruszczow, Leonid Breżniew, czy zapomniany na kartach historii Konstantin Czernienko, który szybko ustąpił ze względu na problemy zdrowotne, jak się potem okazało, zgon. W Ameryce zaś mówimy o panowaniu takich prezydentów jak Dwight Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Ford, Carter, no trochę się ich przewinęło. Znacznie więcej niż w Sowieckim Sojuzie, no bo tutaj przecież kadencje były czteroletnie, a nie dopóki ktoś mnie nie otruje, prawda? Tak oto ludzie w środkowej zimnej wojnie przez dziesiątki lat żyli w nieustającym napięciu, czekając na, jak się wtedy zdawało, nieuniknioną zagładę. Problem w tym, że ludzie z czasem tracą skupienie. Zobaczcie, jak wyglądają obecne mass media. Dla przykładu, był szał na pandemię COVID-a, to cały świat nagłaśniał wszystko o COVID-zie, a po paru miesiącach ludzie się już troszeczkę przejedli, znużyli, zmęczyli, zaczęli fokusować na innych sprawach. Zaczęła się wojna na Ukrainie, nagle temat pandemii się skończył jak nożem odciąć. Nagle pandemia się skończyła z dnia na dzień. Czemu? Bo przekierowano znużoną uwagę masowych odbiorców na nowy problem, który znowu po paru miesiącach się w większości przejadł. No i tak jest ze wszystkim. Nie inaczej było w USA w latach 80. Mówię w USA, no bo Związek Radziecki
No, tam troszeczkę inaczej to wszystko wyglądało. Całym światem zarządzała partia razem z lękami i zabobonami mas ludzkich. Blok wschodni bezustannie częstował społeczeństwo kolejnymi partiami przerażających wieści z zachodu. I zresztą robi to po dziś dzień. Przy czym, taki off-top, oprę się o realny przykład z mojego prawdziwego życia. Jak byłem w Moskwie w roku 2017, to w ich telewizji rządowej cały czas pokazywano reportaże z amerykańskich powodzi i huraganów, pomimo faktu, iż dotyczyły one zamierzchłej przeszłości sprzed wielu lat. Mimo to rosyjska propaganda sprzedawała to w dalszym ciągu jako najnowsze newsy. Tak samo było w ZSRR. Kroniki ludowe, dzienniki telewizyjne, prasa czy nawet malowidła na blokach mieszkalnych cały czas podsycały poczucie przerażenia, wieszcząc o zagładzie atomowej z zachodu, o sabotażystach niszczących kolektywne rolnictwo i ciężki przemysł, o krwiożerczych mordach w krajach azjatyckich czy amerykańskich blokadach gospodarczych. Nawet mój dziadek do końca swoich dni powtarzał, że Amerykanie spuszczali na Polskę stonkę ziemniaczaną z samolotów, żeby nam zaszkodzić. No bo taka była prawda. Znaczy, no wiadomo, nie spuszczali, ale rząd podawał takie informacje w telewizji jako potwierdzone i wiarygodne. W Ameryce nie było rządu, który kontroluje opinię publiczną i mass media i każdy aspekt życia społecznego, wobec czego te właśnie mass media znużone tematem wyścigu zbrojeń przekierowywały uwagę ludności cywilnej na inne sprawy lub też wręcz nakłaniały do odejścia od starć z blokiem wschodnim, czy to bezpośrednich, czy symbolicznych. O tym się rozwodził nie będę, bo już kiedyś o tym opowiadałem, że tak naprawdę prasa w USA była nastawiona wręcz przeciwko własnemu rządowi i proradziecko, co było przejawem dziesiątek milionów dolarów wpompowanych w propagandę medialną płynącą bezpośrednio z moskiewskiego Kremla. Bolszewicy w sposób dosłowny, namacalny wykupowali nagłówki w amerykańskich gazetach, aby potem pisać na nich, że kongres jest przegniły korupcją, okrutny i agresywny, fanatyczny, że ma za nic potrzeby swojego narodu, że doprowadza do ciemiężenia wolnych ludów ziemi i zatracania dobrobytu gospodarki amerykańskiej, a także podżegania do zbędnej nienawiści. Czemu o tym mówię? Bo miało to ogromny wpływ na historię świata i jego współczesny wygląd. To na skutek podobnego zniechęcania naród był przeciwko wojnie w Wietnamie i przez to ostatecznie wycofano wojska z kraju. I w tym momencie, przy podobnym nastroju mas, do władzy doszedł Ronald Reagan, który stał wręcz w opozycji względem wszystkiego, co mówiono, podczas kiedy na językach było wycofanie się Ameryki z Europy Zachodniej. Analizowano w tamtych czasach takie kwestie: oddanie Niemiec wschodowi, zatrzymanie polityki pożyczek zagranicznych i produkcji głowic jądrowych, do których to nakłaniały młode pokolenia. Nagle na tapecie u władzy pojawił się Ronald Reagan, który powiedział: nie. Po prostu nie. Nie będzie wycofywania się. Nie będzie oddawania pola Związkowi Radzieckiemu. Nie będzie przymykania oka na jego imperializm. Wręcz przeciwnie, będzie brutalne postawienie twardych granic, będzie zwiększenie wydatków na zbrojenia, będzie agresywne działanie wojska, floty i żądania na szczeblach politycznych, będzie kreowanie nacisków w strefach wpływów. Będzie wyścig zbrojeń, o jakim jeszcze nie słyszano. Będzie gruntowna militaryzacja narodu amerykańskiego i zaprzęgnięcie całej gospodarki do celu ostatecznego zwycięstwa. Nie będzie odpoczynku czy kompromisów. Będzie zdwojona praca na wspólne dobro ludzkości. Dzisiaj traktujemy podobne podejście jako coś normalnego. Od i po prostu kontynuacja zimnej wojny. Taki był wtedy klimat, prawda? Tak to wyglądało.
Ale wtedy było to jak wsadzenie kija w mrowisko. Ludzie już nie chcieli kontynuować zimnej wojny. Ronald Reagan był masowo krytykowany jako ten, który niszczy Amerykę, niszczy świat, kulę ziemską, cywilizację ludzką, ten, który łaknie krwi biednych radzieckich narodów, doprowadzając do zagłady ludzkości. Opinia publiczna była do tego stopnia nieprzychylna owemu prezydentowi, że wręcz nakłaniała do otwartego wystąpienia przeciwko niemu i obalenia jego władzy. Ale ostatecznie my mamy prerogatywę spojrzenia na politykę Reagana poprzez pryzmat późniejszych wydarzeń, bowiem to właśnie decyzja o gruntownym zwiększeniu wydatków na armię i dodatkowym dociśnięciu wyścigu zbrojeń doprowadziła ostatecznie do zakończenia całego okresu zimnej wojny i bankructwa ZSRR. Bowiem Ameryka, która wyśrubowała wyścig zbrojeń do maksimum, założyła na Związek Radziecki homonto do trzymania jej kroku, słowem komuniści musieli wydawać tyle samo, albo czekała ich przegrana, więc podjęli ową rękawicę i ich nierentowna, centralnie planowana gospodarka po prostu tego nie wytrzymała. W 1991 roku ZSRR oficjalnie upadł, co było spowodowane, mówiąc kolokwialnie, bankructwem. I aby dobitnie przedłożyć podejście Ronalda Reagana, zacytuję jeszcze jego wypowiedź z roku 1964. Cytuję. Stajemy obecnie naprzeciw najgorszego wroga, jakiego kiedykolwiek poznała ludzkość podczas swej długiej wspinaczki z jaskiń ku gwiazdom. Jeśli przegramy tę wojnę, to przegramy również naszą wolność. Wtedy historia z największym zdziwieniem zanotuje, że ci, którzy mieli najwięcej do stracenia, uczynili najmniej, by zwyciężyć. Koniec cytatu. Tak Reagan patrzył na świat. I mając ten przydługi wstęp za sobą, możemy odpowiednio spojrzeć na kwestie samych gwiezdnych wojen, o które pytałeś. W ramach polityki bezwzględnego zniszczenia zarazy komunistycznej, która niszczy ludzkość i jest najgorszym, co tą ludzkość spotkało, prezydent wprowadził tak zwaną doktrynę Reagana, której elementem była również inicjatywa strategicznej obrony. Nie był to całokształt działań, bowiem poza nim doktryna objęła choćby takie rzeczy jak rozwój technologii elektronicznych i informatycznych w wojskowości, wzmocnienie militarnej obecności w Europie Zachodniej, budowę bombowców strategicznych niewykrywalnych dla radarów, montaż pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi w państwach Paktu Północnoatlantyckiego, udzielenie wsparcia militarnego Afganistanowi, Angolii, Nikaragui, Etiopii i Kambodży, czy wręcz podburzanie narodów islamskich do wdrożenia dżihadu nakierowanego przeciwko Związkowi Radzieckiemu na wschodzie. Może nam się to wydawać dziwne, ale Ameryka naprawdę to robiła i chciałbym tutaj zwrócić waszą uwagę na ogromny spryt owego polityka. Reagan nie wysyłał otwarcie armii USA do walki ze wschodem, na to by naród już nie zezwolił. On działał z ukrycia, osłabiając ten wschód małymi kroczkami na wielu frontach jednocześnie. Zresztą to on na bazie negocjacji z Arabią Saudyjską spowodował zwiększenie ogólnoświatowego wydobycia ropy naftowej, co doprowadziło do obniżenia ceny baryłki ropy z 35 dolarów za sztukę do 12 dolarów za sztukę. Ergo ZSRR utracił środki dewizowe na alternatywny wyścig zbrojeń po swojej stronie. Jakie to było sprytne! My jednak mieliśmy mówić o strategicznej inicjatywie obronnej, czyli zaledwie elemencie doktryny Reagana. Jako że głównym założeniem doktryny było zwiększenie budżetu wojskowego do niebotycznych rozmiarów, to amerykański kongres zyskał środki na realizację nawet najbardziej kosztownych i wybujałych projektów. A co było największym problemem Ameryki w tamtym czasie? Zresztą nie tylko Ameryki, bo tutaj mamy do czynienia z pewnym przekłamaniem historycznym. Wszyscy utożsamiają dzisiaj projekt Gwiezdnych Wojen tylko z USA, ale projekt ten był realizowany ogólnie przez państwa NATO, które także go dofinansowywały i wspierały. I było co finansować, bo jak już mówiłem, prace prowadzone były przez 17 lat.
Zrezygnowano z nich dopiero w 1991 roku i zrobił to George Bush, zaś całość kosztowała łącznie zaporowe 125 miliardów dolarów. No ale do rzeczy. Mówiłem, co było największym problemem Zachodu. Oczywiście broń masowego rażenia, masowy atak głowicami atomowymi, przed którym kapitalizm nie da rady się obronić, więc projekt miał dawać właśnie możliwość podobnej obrony. Obrony szybkiej, nieomal natychmiastowej, precyzyjnej, a w ramach konieczności nawet masowej. Do tej pory system wyglądał tak. Jeśli satelita zawieszony na orbicie wykrył wystrzelenie pocisku balistycznego przez przeciwnika, informacja trafiała momentalnie do Białego Domu i sztabów głównego dowodzenia, które rozpoczynały dopiero debatę o tym, jak wygląda sytuacja i jak potencjalnie zareagować. Po podjęciu odpowiedniej decyzji przesyłano dyspozycję do amerykańskich baz rakietowych, które ewentualnie odpalały swoje pociski celem unieszkodliwienia tego właśnie celu oraz wyprowadzenia ataku odwetowego. Problem w tym, że to trwało. Proces decyzyjny był długi i wymagający, a sama rakieta mogła nadlecieć z dowolnego miejsca na Ziemi, gdzie akurat droga do naszych baz mogła być bardzo odległa. Obawiano się, że to po prostu nie wystarczy i ZSRR będzie mógł się przebić przez tą obronę, że rakiety nie zdążą do siebie dolecieć, a nawet jeżeli cel zostanie unieszkodliwiony, to po pierwsze zrobimy to nad naszymi miastami, co narazi mieszkańców na opad radiacyjny, a po drugie nie zrobimy tego masowo. Obrona działała w momencie, gdyby nadleciał jeden pocisk rakietowy atomowy ze strony wroga, kilkanaście, w ostateczności kilkadziesiąt, ale w okresie zimnej wojny rozważano także atak setkami, a nawet tysiącami głowic naraz. No i pytanie, co wtedy? Ano apokalipsa, dlatego opracowano projekt zawieszenia własnych pocisków rakietowych wysoko na orbicie ziemskiej, na rzeszy satelitów okalających cały glob, całą kulę ziemską, w każdej sekundzie i miejscu. Po co? Aby móc wykonać tak zwaną firewall, czyli zaporę ognia. Nie chodzi mi tutaj o komputerowego antywirusa, ale o detonowanie naszych własnych kontr głowic jądrowych na orbicie okołoziemskiej. Zaletą Gwiezdnych Wojen miało być nie tyle unieszkodliwienie konkretnej rakiety, ale dokonanie eksplozji jądrowej na ogromnych wysokościach, która zniszczy masowo rakiety wroga w jednej sekundzie. O to chodziło w programie, przy czym Ameryka zakładała, że w przypadku masowego ataku dokona wręcz setek podobnych eksplozji na orbicie Ziemi, a z czasem zamieniono koncepcję kontrgłowic po prostu na orbitalne placówki z laserami wielkiej mocy, unieszkodliwiające rakiety wroga w sekundę po ich odpaleniu. No i to było rewelacyjne, bowiem satelity krążą wokół Ziemi cały czas, więc mogliśmy potencjalnie reagować w każdej możliwej hipotetycznej sytuacji, nie tylko jak pociski były jeszcze nad oceanem, ale wręcz jeszcze nad terenami samego wroga. Na papierze wszystko wyglądało super. Do tej pory jedynym gwarantem bezpieczeństwa w przypadku tym podobnego ataku czy też wojny atomowej była tak zwana gwarancja wzajemnego zniszczenia. Tak to zostało nazwane w amerykańskich dokumentach wysokiego szczebla, czyli myśl w stylu nie strzelaj, bo ja też wtedy strzelę i zginiemy wszyscy. Teraz miało się to zmienić, myśl zamieniała się w nie strzelaj, bo i tak ci to nic nie da. Ja cię zniszczę, a ty mi nic nie zrobisz. Wręcz przeciwnie, sam sobie zaszkodzisz, bo zniszczę twoją broń nad twoją własną głową, nad twoją własną ziemią, nad twoimi ludźmi. To na ciebie spadnie własne skażenie radiacyjne. Słowem, gdyby się udało, to broń jądrowa stałaby się totalnie bezużyteczna, ale tutaj napotkano problemy. No i teraz pomówmy o tym, jak to naprawdę było, bo do tej pory mówiłem tylko o samych planach. 23 marca 1983 roku Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych, ogłosił program słowami, cytuję:
Wzywam społeczność naukową w tym kraju, tych, którzy dali nam broń nuklearną, aby skierowali swoje wielkie talenty na rzecz ludzkości i pokoju na świecie, aby przedłożyli nam sposób na uczynienie tej broni nuklearnej bezsilną i przestarzałą. Koniec cytatu. Oficjalnie te właśnie słowa rozpoczęły program Gwiezdnych Wojen. W 1984 roku utworzono strategiczną organizację inicjatywy obronnej. Zarządzaną przez generała Jamesa Abrahamsona wybudowano najnowocześniejsze i najlepiej wyposażone ośrodki naukowo-badawcze na Ziemi. Zaprzęgnięto do prac najdroższe i najsprawniejsze komputery świata i sztaby naukowe. Podzielono cele na poszczególne elementy oraz warianty, po czym rozpoczęto pracę. Bo tutaj taki aneks ode mnie, taka ciekawostka, wariantów jak zwalczyć problem, jak mówiłem, było wiele. Broń laserowa, firewall z głowic jądrowych, a nawet broń plazmowa. Musimy być także świadomi, jak złożony był to projekt. Nie mówiliśmy o opracowaniu zwykłego czołgu, ale tysięcy satelitów, które mapowałyby powierzchnię Ziemi, które analizowałyby zgromadzone dane i je archiwizowały, które komunikowałyby się wzajemnie ze sobą i korygowały swój kurs, które byłyby samowystarczalne energetycznie i zdolne do obrony, a nawet ataku, czyli musieliśmy jeszcze zaprojektować system tego właśnie ataku, opracować zasady jego działania, jego użycia, mechanizmy na poczet owego celu. Włącznie ze sposobem określenia precyzyjnych współrzędnych toru lotu broni wroga. To były ogromne wyzwania, dlatego też w 1987 roku amerykańskie Towarzystwo Fizyczne stwierdziło publicznie, że od rozpoczęcia prac nad programem do wdrożenia gotowego rozwiązania, które działa, ludzkość dzielić będą całe dziesięciolecia. Określono, że aby system był niezawodny i funkcjonalny, mowa była o co najmniej 1600 satelitach obronnych, wymagających oczywiście 1600 lotów na orbitę. Celem ich rozmieszczenia, więc koszty byłyby tutaj epokowe w dziejach ludzkości. Nic, co do tej pory zrealizowała cywilizacja, nie mierzyło się z takimi kosztami, ale się nie zrażano. Pierwsza orbitalna misja w ramach programu miała miejsce jeszcze 5 września 1986 roku, przy czym przez kolejne lata skupiano się głównie na opracowaniu systemu optycznego zbierania danych widmowych na poczet możliwości wykrycia rakiet wroga z kosmosu. Próby były jako tako optymistyczne. Platforma orbitalna PAS wykrywała widma amerykańskich rakiet i dawała techniczne możliwości do ich zestrzelenia. 8 lutego 1988 roku na orbitę wystrzelono kolejną platformę posiadającą dwa ładunki reakcyjne na atak rakietowy. Moduł czujnika wyposażono w sensory ultrafioletu, wykrywanie podczerwienią, radarem i laserem. Satelita pozyskiwał ogromne ilości danych o orbicie, które następnie przesyłano na Ziemię, a za pośrednictwem szerokopasmowych łączy telemetrycznych przekazywano je do placówek badawczych, w których ówcześnie superkomputery miały analizować dane, doszukując się w nich alertu o nieprawidłowościach. Ale satelita przecież poruszał się wokół planety, więc celem jego bezustannego śledzenia zbudowano 100 placówek badawczych rozesłanych po całej kuli ziemskiej, które przesyłały zgromadzone dane wokół planety za pośrednictwem cywilnych satelitów komunikacyjnych. Więc już na tym etapie projektu pojawiało nam się wąskie gardło, bo jaka to technologia wojskowa, która potrzebuje do działania także tej cywilnej? I tutaj nadmieni, iż sam system wykrywania pocisków wroga w pewnym zakresie istniał już wcześniej, bowiem już w 1979 roku baza wojskowa NORAD w kompleksie górskim Iron Mountain zbierała informacje o startach rakiet wroga jeszcze nad jego terytorium. Problem polegał na tym, że owa wiedza nie wiązała się z konkretną możliwością reakcji i tutaj dochodzimy do kwestii broni. W projekcie
Excalibur opracowano tak zwany laser Tellera, który miano docelowo zaimplementować na satelitach podróżujących po orbicie, ale nie przeszedł on do końca testów pomyślnie. Broń była znaczących rozmiarów i wymagała ogromnych ilości mocy, których na orbicie nie było jak zapewnić. W 1986 roku amerykańskie Towarzystwo Fizyczne określiło, iż potrzeba by 100 razy więcej energii niż ta, którą satelita jest w stanie wyprodukować. Raport ujrzał światło dzienne w roku 1987 i rozpoczął medialną burzę, a także nagonkę na rząd, jakoby ten rząd miał defraudować pieniądze obywateli, realizując projekty, które są po prostu niemożliwe do wdrożenia, choć projekt dalej rozwijano, wysyłając kolejnych satelitów śledzących na orbitę. Tutaj dodam, że rząd USA miał także plan, jak ominąć problem braków mocy. Określono, że konieczne będzie dokonanie własnej eksplozji jądrowej na orbicie, której energia zostanie przechwycona przez pobliskiego amerykańskiego satelitę wojskowego przed jego zniszczeniem i ukierunkowana na nadlatujące pociski wiązkowo. Przy czym teoretycznie zakładano, że urządzenie, czyli cały satelita, po czymś takim zostanie zniszczony przez tą eksplozję jądrową na orbicie, ale będzie mógł jednocześnie zestrzelić dziesiątki rakiet wroga jednocześnie, przez co Ameryka zaliczy mniejsze straty ekonomiczne niż Związek Radziecki. No a system ogólnie miał być użyty tylko w przypadku takiego masowego uderzenia, więc teoretycznie miało to jakikolwiek sens. Pomysł był ciekawy, jednak z czasem z niego zrezygnowano. Rozważano również alternatywny projekt lasera chemicznego średniej podczerwieni, wykreowanego w oparciu o fluorek deuteru. Co ciekawe, urządzenie działało i było w stanie zestrzelić rakietę wroga, ale projekt przepoczwarzył się w tak zwany THEL, czyli pracę nad laserem wysokoenergetycznym do zestrzeliwania pocisków artyleryjskich na niewielkich dystansach. Kolejny pomysł obejmował zamieszczenie na orbicie jedynie zwierciadeł, które przekierują wiązkę lasera wysłaną bezpośrednio z Ziemi. I tutaj testy były bardzo obiecujące. Przeprowadzono próby, laser wysłany na orbitę z obszaru Hawajów trafił w zwierciadło i przez długi czas był z ogromną dokładnością przekierowywany w konkretny cel na powierzchni planety. Mimo to projekt zawieszono z uwagi na koszty. Kolejne były orbitalne akceleratory cząstek i hipersoniczne działa szynowe, rozwijane już w latach 90. Ja wiem, że to wszystko brzmi jak science fiction, ale science fiction wbrew pozorom to nie było. Tutaj można się na chwilę zatrzymać właśnie przy działach hipersonicznych, które funkcjonując już na Ziemi miały być alternatywą dla obrony orbitalnej. Ogromne działa magnetyczne, napędzające super wytrzymałe pociski do prędkości prawie 10 tysięcy kilometrów na godzinę, były obiecujące i istniały. Ich wadą były jednak ponownie koszty i erozja, bowiem ogromne ilości prądu wymagane do każdego strzału powodowały odparowanie stali z szyn składających się na lufę działa. No cóż, nie jestem naukowcem, ale możemy sobie tylko wyobrażać, o jak wielkich mocach tutaj mowa, skoro stal potrafiła odparować. Słowem, koszty, koszty, jeszcze raz koszty. W sferze kosmicznej skupiono się zatem na zamieszczaniu kolejnych satelitów śledzących, uzupełniających bazę danych placówek naziemnych. Co warto zauważyć, znaczna część technologii opracowanej wtedy w ramach Gwiezdnych Wojen jest wykorzystywana po dziś dzień. Na przykład system tak zwanego Brilliant Eyes, śledzący pociski balistyczne na niewielkich wysokościach, bowiem tutaj musimy zrozumieć jeszcze jedno. Wraz z rozwojem Gwiezdnych Wojen, ZSRR coraz mocniej popadał w ruinę, w długi. W 1989 roku, już w 1989 roku, raporty amerykańskiego wywiadu donosiły, że kraj niebawem zbankrutuje.
i że to bankructwo jest już nieuniknione, przez co cały program obrony nie będzie już potrzebny. Teoretycznie dalej skupiano się na wykrywaniu rakiet, ale uznano, że w obliczu rozpadu wroga, tego naczelnego, najgroźniejszego wroga, jakim był Związek Radziecki, bardziej prawdopodobne wydaje się użycie taktycznej broni jądrowej, czyli w skali bitewnej na niewielkich odległościach, a w takim przypadku satelita i tak nie zdążyłby zestrzelić głowicy. Słowem, projekt stracił na znaczeniu, przez co odebrano mu znaczącą część finansowania, odebrano mu priorytet, ale nie upadł on. Co ciekawe, nie upadł nawet po swoim oficjalnym upadku, bowiem w roku 1991, po rozpadzie Związku Radzieckiego, George Bush teoretycznie zrezygnował z Gwiezdnych Wojen. W praktyce jednak powołując nowy program obrony, tak zwany GPALS, który zamiast na masowych atakach tysiącami głowic miał się skupić na zwalczaniu ataków w mniejszej skali setek pocisków, co zmniejszyło również koszty programu do 41 miliardów dolarów w ciągu dekady. Tak planowano. W 1993 roku administracja Clintona powołała Organizację Obrony Przeciwrakietowej i Balistycznej, którą następnie zmieniła na Agencję Obrony Przeciwrakietowej i tam również dochodzi do pewnych sukcesów. Naukowcy opracowują nowe technologie wojskowe, na przykład nowy typ pocisków przechwytujących na paliwo stałe flag, co nie zmienia faktu, że to już nie są Gwiezdne Wojny. Założenie programów jest to samo, czyli obrona przeciwrakietowa, również w przypadku ataku atomowego, no i obrona masowa, ale jednak środki są inne. I pamiętam, że to tutaj było swego rodzaju niezrozumienie na mojej serii Zagrajmy w Metro Exodus, gdzie powiedziałem, że Ameryka dysponuje obecnie systemem obrony laserowej, która działa na podstawie jednostek latających. To znaczy polega to na tym, że wokół Stanów Zjednoczonych cały czas kursują bezustannie. To jak jeden samolot ląduje, to drugi startuje, one cały czas są w powietrzu. Boeingi 747, na obszarze których zamontowana jest broń laserowa, zaś same samoloty są skomunikowane z amerykańską bazą danych resortu obrony. No i tak naprawdę to jest jeden wielki system obronny. Zawsze, w każdej sekundzie, 24/7, kilka takich maszyn jest w powietrzu i zawsze są one gotowe do użycia. Na swoim pokładzie mają zamontowane lasery wysokiej mocy, które po prostu punktowo niszczą nadlatujące pociski wroga. Znaczy, mogą zniszczyć, bo system nie został oficjalnie nigdy użyty, poza testami. Ja wiem, że brzmi to jak science fiction i właśnie dlatego oburzyliście się w mojej serii Zagrajmy w Metro Exodus, że to są Gwiezdne Wojny, Ronalda Reagana, a ten projekt nigdy się nie powiódł, nie został wdrożony, więc kłamie. No rozdzielajcie rzeczy, to nie są Gwiezdne Wojny Ronalda Reagana. Gwiezdne Wojny, tamten projekt zakładał w domyśle zamontowanie obrony laserowej, tudzież innej, na orbicie ziemskiej. Tego nie robimy. My montujemy broń laserową na pokładzie samolotów, czyli troszeczkę inna perspektywa. I sama broń laserowa również może się wydawać jako coś nieprawdopodobnego, ale dzisiaj ona jest normalnie w użyciu. W przypadku konwencjonalnych jednostek amerykańska marynarka wojenna ma zamontowane działa laserowe na obszarze swoich okrętów. Zresztą nawet brytyjski resort obrony już korzysta z tym podobnej broni. Tutaj mogę się odnieść choćby na grunt programu Dragonfire, gdzie ostatnio nawet były już prowadzone bardzo zaawansowane testy na terenie hybrydów w Szkocji. No i brytyjski resort obrony potwierdził, że Dragonfire zasadniczo jest bronią idealną. Działa natychmiastowo, bo to w końcu jest laser, więc laser działa z prędkością światła. Do tego jest w stanie trafić, to jest tak precyzyjna broń, że jest w stanie utrafić lecącą w niebie monetę. Oni akurat oparli się o 1 funta. Że rzekomo to jest potwierdzone, że takie rzeczy robią. Jakby tego było mało, to jest to jeszcze w dodatku bardzo tania broń. Dlatego, że do tej pory rakiety zestrzeliwywaliśmy naszymi rakietami, co tak naprawdę zapewnia straty obu stronom, bo rakieta zawsze jest droga, prawda? Więc jeżeli nawet uda nam się zestrzelić czyjś pocisk, my również tracimy pocisk. Więc to jest sytuacja na zasadzie 50-50. Drony bojowe w dzisiejszych czasach są jeszcze tańsze od rakiet, wobec czego nierzadko nawet nie opłaca się ich zestrzeliwywać, tym bardziej, że w przypadku takich wojen jak na Ukrainie są stosowane masowo.
No i tutaj odpowiedzią są właśnie działa laserowe. Jak potwierdzili Brytyjczycy, Dragonfire podczas 10-sekundowego wystrzelenia swojej wiązki, co spokojnie wystarcza do zniszczenia pocisku, drona czy czegokolwiek innego, tak naprawdę kreuje koszt użycia na podstawie 10 funtów zastrzału. No to nie ma już tańszej broni, to nawet wyprodukowanie granatu dla piechoty kosztuje drożej. Wracając jednak do Ameryki, musimy być świadomi, że oni taki system obrony laserowej wystrzeliwanej bezpośrednio z obszarów samolotów mają i z niego cały czas korzystają. On jest w użyciu, to jest prewencja, tak? A jeżeli chodzi o program Ronalda Reagana, jak go można podsumować? Z jednej strony jako defraudację 125 miliardów dolarów, bo jak wiemy, nie udało się tego wszystkiego wdrożyć. Z drugiej strony jakieś reperkusje są, bo tak jak mówiłem, pewne wynalazki, które opracowano w ramach Gwiezdnych Wojen, do dziś są w użyciu, do dziś z nich korzystamy, do dziś są tak naprawdę zastosowywane w militariach ogólnoświatowych. Sam program zaś również pełnił rolę swego rodzaju straszaka na komunistów, bo oni aż do końca istnienia ZSRR nie mieli tej pewności, czy program działa, czy też być może Ameryka jedynie udaje, że on działa. Trzymali cały czas tą niepewność, czyli komuniści się bali. Strach napędzał alternatywne programy naukowo-badawcze, które będą prewencją wobec owej prewencji. Te zaś powiększały zadłużenie kraju. Słowem, niczym w reklamie telewizyjnej Mastercard można by powiedzieć: Gwiezdne Wojny koszt 125 miliardów dolarów. Splajtowanie ZSRR bezcenne. I tym akcentem materiał zakończę. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No szkoda, że tylko jedno pytanie znowu, ale z drugiej strony myślę, że to również ma potencjał, kiedy mogę rozwinąć skrzydła i właśnie odpłynąć w dany wątek na poważnie. A i też takie materiały, gdzie odpowiadam na kilka pytań w jednym klipie, przecież się zdarzają. Do cholipki ciasnej jasnej. Na dziś ode mnie tyle. Jeżeli Wam się podobało, nie zapominajcie o łapkach. Pamiętajcie także o Patronite i o wszystkim, co tylko możecie zrobić, aby ten kram jechał do przodu i aby się ten kanał dalej rozwijał. Abym ja mógł w przyszłości serwować Wam kolejne podobne i inne klipy filmowe ku uciesze gawiedzi i mojej, rzecz jasna, bo to w końcu pełni rolę mojego życiowego hobby. Serdecznie dziękuję za każdą złotówkę, która uzbierała się do tej pory we wpłatach, za każdą łapkę i pochlebny komentarz. No i widzimy się w przyszłości na kolejnych klipach filmowych. Na razie ode mnie to tyle. Hej ludziska, cześć!